Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje o możliwości skorzystania przez dorosłych obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, z bezpłatnej nauki języka polskiego. Zajęcia będą prowadzone w ramach projektu Lubelskie Pomaga Ukrainie – Nauka Języka Polskiego, realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego. W ramach projektu planowane jest łącznie przeszkolenie 1800 osób w ciągu 6 dwumiesięcznych tur realizacji szkolenia, które ma zakończyć się w lipcu przyszłego roku. Uczestnicy mają zrealizować 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego. Jeden kurs ma trwać około 2 miesięcy. Planowane są 2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne. W jednym kursie może wziąć udział maksymalnie 12 osób, w zależności od preferencji uczestników może to być nauczanie stacjonarne bądź zdalne. Zapisy trwają już od kilku dni. Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego. Zgłosić można się także pocztą tradycyjną bądź osobiście. Pierwszy etap szkoleń planowany jest na przełomie lipca i sierpnia. Marzysz o czystym i zadbanym aucie? Zapraszamy do naszej nowo otwartej myjni samochodowej Artmak w Puławach. Jeszcze lepszy sprzęt, jeszcze lepsza jakość. Oferujemy auto detailing, mycie automatyczne, mycie ręczne, pranie tapicerki, pranie dywanów oraz przygotowanie auta pod sprzedaż. Przyjedź, przekonaj się sam. Myjnia Artmak, Puławy, ulica Składowa. Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku.